Jak sprawić, żeby łatwo zmusić się do zrobienia tych najbardziej uciążliwych obowiązków? Odpowiedzią na to pytanie może być banalna, lecz skuteczna zasada 2 minut. Wszystko o niej dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Co jest najgorszego w tych codziennych obowiązkach? Co sprawia, że potrafią być tak uciążliwe, a wizja zabrania się za nie jest istną katorgą? Przecież wyniesienie śmieci, odpisanie na maila, potwierdzenie spotkania to nic trudnego. Ale jednak potrafimy w nieskończoność zwlekać z tymi pozornie banalnymi obowiązkami. Nie są one trudne same w sobie, ale ten opór przed ich rozpoczęciem jest na tyle silny, że powoduje spychanie ich na coraz dalszy plan. Przez to możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie nagle te wszystkie malutkie obowiązki napiętrzyły się w jednym czasie. Najczęściej, gdy mamy znacznie poważniejsze obowiązki do wypełnienia. Przez takie zachowanie odnosimy wrażenie, że na nic nie mamy czasu, bo mamy po prostu za dużo na głowie. A w rzeczywistości, gdybyśmy lepiej organizowali nasz czas i nie zwlekali, to moglibyśmy utrzymać odpowiedni balans między przyjemnościami a obowiązkami. No ale jak to zrobić? Jak zmusić się do załatwienia tych obowiązków od razu, czyli pokonać ten początkowy opór? Ponieważ jak go pokonamy, to dalsze wypełnienie obowiązku pójdzie już z górki. Najbardziej oczywistą odpowiedzią mogłoby być zbudowanie nawyku. Bo przecież, gdy coś staje się dla nas nawykiem, to wszelki opór przed wykonaniem danej czynności znika. Nie czujemy oporu przed myciem zębów wieczorem. Ba, no, właściwie nie zastanawiamy się nawet nad tym, czy to robić, ponieważ jest to dla nas nawyk. Jest to dla nas zwyczajnie automatyczne. Stąd robimy to bez żadnego wysiłku. Dlatego jeśli zbudujemy nawyk co do naszych obowiązków, na przykład mycie naczyń od razu po zjedzeniu posiłku, to nie będziemy mieli problemu z nagromadzonymi naczyniami pod koniec dnia. Niestety to rozwiązanie nie jest tylko trudne, bo zbudowanie nowego nawyku to zdecydowanie wysiłek, ale i nie zawsze się sprawdza, bo przecież te krótkie, upierdliwe obowiązki nie zawsze występują codziennie, tylko nieregularnie, od czasu do czasu. Na szczęście z pomocą może nam przybyć metoda 2 minut, która jest idealna w radzeniu sobie z oporem właśnie z takimi nieregularnymi obowiązkami. Dzięki niej szybciej uporamy się z nimi i poczujemy, że mamy więcej czasu w dniu dla siebie, plus będziemy czuć satysfakcję, że tak szybko odhaczamy to, co musimy zrobić. Zasada 2 minut została przedstawiona przez Davida Allena w książce Getting Things Done o polskim tytule Sztuka Skuteczności i brzmi: jeśli coś, co musisz zrobić, zajmie ci mniej niż 2 minuty, zrób to od razu. Jeśli trwa dłużej, to zaplanuj jej zrobienie w swoim planie dnia czy tygodnia. Allen mówi, że jeśli jakiś nasz obowiązek lub zadanie potrwa rzeczywiście krócej niż 2 minuty, jak na przykład odpisanie na maila, umówienie się na wizytę lekarską, to lepiej zrobić to od razu, bo planowanie tej czynności w dniu zajmie nam dłużej niż jej rzeczywiste wykonanie. Robiąc ją od razu, nie tylko oszczędzamy swój czas, ale i luzujemy grafik oraz ściągamy z siebie ten mentalny ciężar wykonania tego obowiązku. Ale tu pojawia się pytanie, jak ta zasada ma nam pomóc z tym wcześniej wspomnianym oporem? Jeśli postanowimy sobie, że działamy zgodnie z zasadą 2 minut, to łatwiej będzie nam się zmotywować do jej wykonania. Motywacja nie będzie już sprowadzać się tylko do muszę wysłać tego maila, bo muszę, tylko wyślę tego maila, bo chcę działać z zasadą 2 minut. A wykonanie wtedy obowiązku da nagrodę nie tylko w postaci psychicznej ulgi związanej z uporaniem się z danym obowiązkiem, ale i satysfakcję z tego, że trwamy w naszym postanowieniu działania z zasadą 2 minut. Świadomość tej zasady i zrozumienie, że jej stosowanie rzeczywiście poluzuje nam grafik, sprawia, że wykonanie tych małych obowiązków staje się taką grą. Grą w wykonanie z zasady 2 minut. Jest to taki, mentalny trik, który pomoże nam robić na bieżąco te drobne obowiązki. Jeśli w ten sposób kilkakrotnie zadziałamy z zasadą 2 minut, to z czasem ona sama stanie się nawykiem. A zatem obowiązki staną się dla nas nawykiem i wykonanie ich nie będzie już obarczone takim oporem. Podobnie jak z myciem zębów. Zatem zasada 2 minut wytworzy nam system, który będzie ukierunkowany na działanie, a nie na przekładanie rzeczy na potem. Czyli pozwoli nam zwalczyć prokrastynację. Cały czas mówię o zaletach zasady 2 minut, ale nie możemy też zwariować na jej punkcie. Uważajmy, żeby nie wynajdować przez nią nagle dodatkowych małych 2-minutowych obowiązków, bo zamiast oszczędzania czasu zaczniemy zajmować się mniej priorytetowymi rzeczami i będziemy porządkować każdy kąt naszego domu zamiast zasiąść do pracy.
Musimy uważać, żeby zasada 2 minut nie była powodem prokrastynacji, tylko rzeczywiście nam z nią pomagała. Dlatego tak ważne jest ustalenie czasu w dniu, podczas którego zajmiemy się tylko najważniejszymi priorytetami, na przykład nauką na egzamin. I w tym czasie nie zajmujemy się innymi, krótszymi obowiązkami. To, jak ważne jest wydzielenie czasu w dniu na nieprzerwaną naukę i pracę, wyjaśniłem w filmiku o pracy głębokiej. Kluczowe jest, żebyśmy ustalili przedział czasowy, na przykład chociaż 2 godziny w dniu, w którym zajmujemy się tylko najważniejszymi celami i w tym czasie nie będziemy używać zasady 2 minut. Tak, żebyśmy mogli wręcz odciąć się od wszystkiego innego i skupić się na nauce. Ten wyznaczony przez nas przedział czasowy musi być święty i przeznaczony tylko na ten priorytet. Wtedy mamy pewność, że rzeczywiście zajmujemy się tym, nad czym powinniśmy. Jeśli masz problem, żeby zorganizować sobie dla siebie taki blok czasu lub mimo jego wyznaczenia często podczas niego rozpraszasz się, to zapraszam Cię do oglądnięcia mojego filmiku Praca głęboka, czyli najważniejsza umiejętność XXI wieku. Podsumowując, zasada 2 minut jest świetnym narzędziem, które pomaga nam z szybkim uporaniem się z małymi obowiązkami, ale musimy jednocześnie uważać, żeby nie spowodowała zdezorganizowania naszego czasu pracy. Dlatego myślę, że zasada 2 minut idealnie uzupełnia się z ideą pracy głębokiej. W taki sposób, aby te dwie techniki oddzielić od siebie w czasie i w ten sposób uzyskamy naprawdę efektywny system pracy. Mi osobiście zasada 2 minut bardzo się przydała podczas nauki zdalnej na uczelni. Podczas zdalnego nauczania trzeba co każde zajęcia pamiętać o wpisaniu się na listę obecności, pamiętać o wysłaniu maili do prowadzących, o potwierdzeniu uczestnictwa na spotkaniach itd. itd. Odkąd zacząłem używać jej, zmniejszył się ten niepokój i myśli, jak czy na pewno wszystko zrobiłem, czy mam obecność na tych zajęciach. Wiem, że miejmy nadzieję, jesteśmy już przy końcu nauczania zdalnego, ale i tak liczę, że zasada 2 minut przyda Ci się w Twoim systemie organizacji. Może zasada 2 minut jest nie za bardzo związana z technikami uczenia się, ale postanowiłem Wam o niej opowiedzieć, bo dzięki niej możemy zorganizować sobie więcej czasu na naukę, czy po prostu na czas wolny. Muszę się przyznać, że zwlekanie z obowiązkami domowymi to moja spora wada, więc nawet taki mały trik jak zasada 2 minut jest dla mnie bardzo przydatna. Może będzie też dla Ciebie. Na dzisiaj to by było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie ciekawy. Jeśli podobne tematy Cię interesują, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Zostaw też swoją ocenę pod filmikiem, a jeśli masz jakieś pytanie, to napisz komentarz. Dzięki za oglądanie. Na razie.